Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Szumileśnym Ogrodzie. O dziwo, w lutym, moi drodzy, coraz częściej będziemy sezon zaczynać jeszcze zimą, brać udział w tym wyścigu chyba youtuberów, którzy chcą zwrócić waszą uwagę jak najszybciej w sezonie, a potem żebyście z nimi zostali. A jest to spowodowane tym, że po prostu tutaj już mieszkamy i możemy sobie pozwolić na to, żeby tym ogrodem od czasu do czasu w wolnej chwili zająć się. No i tym, co się dzieje tutaj, a mianowicie to, że po prostu jest pogoda taka, że zaczyna wszystko rosnąć. Niestety mówię, dlatego niestety, że troszkę jest za wcześnie, troszkę to wszystko rusza zbyt szybko i muszę zareagować. Moi drodzy, dzisiaj o przygotowaniu grządek podwyższonych i tych w szklarni, tam też takie lekko podniesione są u mnie w ogrodzie, i o tym, co też wy możecie zrobić, oczywiście, czego ja w tym roku nie robię, bo już mam robotę za sobą, zaraz wam włączę timelapsa z tych prac, które tutaj wykonałem, a było ich bardzo mało. Całe szczęście, wcześniej było to wszystko przygotowywane w zeszłym roku i na wiosnę dopiero stawiane były te grządki, ale na jesieni się nie obijałem, postarałem się je przygotować i przez to teraz mam bardzo mało pracy. A moją pracą było po prostu usunięcie, można powiedzieć, chwastów razem z nawozami zielonymi, troszeczkę skoszenie czy też przekopanie delikatne. Ciężko mi to nazywać przekopaniem, bo to jest bardzo płytko zrobione, na tak między 5 a 10 cm maksymalnie. To raczej jest takie przegrabienie tych nawozów zielonych, które się ostały, i tych, które już padły razem z chwastami, dlatego że cebulka dymka mi wychodzi, zimowa, którą posadziłem w zeszłym roku, ozima taka, i czosnek ozimy, i po prostu w pewnym momencie zacznę uderzać w te szczypiory. Nie mógłbym tutaj skosić przy życie. Żyto o zimę najwięcej mi problemów stworzyło. Wiecie, to najlepszy nawóz zielony, taki materiał na nawóz zielony, roślina, która najlepiej sobie poradziła i przez to jest dla mnie najgorszym teraz wyzwaniem, dlatego że pośród niej już wysiałem właśnie cebulki dymki i czosnek i najtrudniej mi było nie uszkodzić tych roślin. Myślę, że w ogóle niestety czosnek o zimę dla mnie jest fajniejszy niż wiosenny, dlatego chyba przy nim zostanę, ale nie wiem, czy sobie nie daruję tej cebuli ozimej, dlatego że tworzy mi tutaj problem. No, muszę uważać bardzo na nią, a zwykle taka wiosenna mi bardzo ładnie się udaje, więc myślę, że po prostu będę sadził dymkę na wiosnę, gdzieś tam w marcu, tak zresztą zamówiłem teraz kolejne też, ale zrezygnuję z tej ozimej właśnie po to, żeby nie mieć problemu na przykład z przegrabieniem, bo wolałbym bardziej używać takiej nazwy teraz przegrabienie niż przekopanie, bo to ciężko nazywać dobrym przekopaniem. Część tego nawozu u mnie zostaje na wierzchu, część jest wkopana, wbudowana w strukturę gleby, ale bardzo, bardzo płytko. I teraz moim zadaniem tutaj jeszcze przed wiosną na szczęście była tylko jedna czynność, a mianowicie właśnie takie podniszczenie tych chwastów. Ja troszeczkę nie mam czasu na to, żeby każdy chwast wybierać. Mam nadzieję, że większość tutaj mi padnie przez takie właśnie przekopanie narzędziami ręcznymi, małymi narzędziami, żeby nie rozsypywać tej gleby tutaj dookoła tych grządek na zrębkę i żeby też no, po prostu nie uszkodzić właśnie tych roślin typu czosnek, cebula. Takie lekkie przegrabienie tego i to jest wszystko, moi drodzy. Już tłumaczę, co można innego zrobić, czemu ja nie robię. Na przykład przekopanie. Ja nie przekopuję tych grządek głęboko. Uważam, że to nie ma za bardzo sensu, jeśli glebę stworzyło się dosyć dobrą, to ona nie powinna się bardzo zbijać, rozsypywać jakoś i tak dalej. Tylko mieć taką strukturę właśnie fajną, coś pomiędzy gliną a piaskiem, i ona raczej jest taka w miarę napuszona.
Nie trzeba w nią młotem, kilofem walić, ale też nie jest taka bardzo sypka. Jeżeli gleba jest fajna, to nie trzeba jej przekopywać głęboko, nawet według niektórych wskazań ekologicznych, że tak powiem, u upraw jest to niewskazane bardzo, dlatego ja tylko to przegrabiam. Jeżeli chodzi o nawożenie, to nie robię tutaj nic, dlatego że robiłem to już na wiosnę w zeszłym roku, tworząc te grządki. Tu bardzo poszło dużo materiału żyznego, podkład popieczarkowy, obornik, kurzy, bydlęcy, lepszej jakości taka ziemia, kompost, to wszystko już było i jeszcze na jesieni dosypywałem, tak żeby równo było ziemia z grządkami, dlatego nie muszę tutaj robić jakichś wielkich dodatkowych czynności w sensie nawożenia. Mogłem co prawda dodać tutaj wapna, żeby troszeczkę odkwasić to i dodać przede wszystkim wapnia, bo w szklarni wyszło mi na pomidorach, że jest go tutaj za mało albo jest niedostępny. Natomiast przez to, że dawałem ten obornik, to nie dawałem wapna, bo to wypadałoby tak albo to, albo to, żeby tam później do złych reakcji chemicznych nie dochodziło, do tracenia właściwie azotu i wydzielania się niepotrzebnych substancji w glebie i ponad nią, więc wypadałoby nawożenie w ogóle robić na jesień, czy to jest też wapnowanie, czy w ogóle takie nawożenie obornikiem, tego typu rzeczami. Natomiast ja już mam to za sobą, można to zrobić teraz też, tylko najlepiej mieć to wszystko przekompostowane, w sensie ten obornik, czy też jakiś obornik granulowany, jak ktoś używa, to można troszkę użyć teraz, nie za dużo, ale żeby za dużo świeżych materiałów teraz już tak bardzo nie bombardować, bo to nie zdąży się tak przegryźć z ziemią. Ja tak uprawiałem w zeszłym roku na nieprzegryzionym materiale, ale lepiej jak jest jednak troszeczkę taki właśnie już przekompostowany i z glebą też przegryziony. Można nawozić w tej chwili kompostem do bólu. Kompostem zawsze można, dobrym kompostem, dobrze przygotowanym, w dobrej formie, można zawsze nawozić bez właściwie ograniczeń, także można sobie tutaj tego używać. Jeśli chodzi o ściółkowanie, nie jest to też najlepszy moment na ściółkowanie. Niby mówi się, żeby gleby nie zostawiać nigdy odkrytej, że zawsze albo niech rośnie zielony nawóz, albo rośliny po prostu niech rosną, albo będzie to wyściółkowane, ale teraz na takim przedwiośniu już praktycznie nie do końca jest to dobre, ponieważ słońce jak wychodzi, coraz częściej jest jakieś słoneczko, dzień się wydłuża, coraz cieplej będzie się robić. Dobrze by było, żeby te grządki się wygrzewały, nawet od samego słońca, jak działa na taką czarną ziemię ciemną, to bardzo mocno potrafi je wygrzać. Jak będziemy mieli przykryte, to niestety, ale to jest izolacja. Czy to będzie trawa, czy słoma, czy zrębki, czy cokolwiek innego, to będzie to izolacją. Jak ktoś niby ściółkuje kompostem, to jest inna sprawa, bo kompost, właśnie dlatego mówię, że pojęcie ściółkowanie kompostem jest mi obce, dlatego że dla mnie kompost jest gotowym podłożem do roślin, a nie ściółką. Natomiast można tym kompostem oczywiście też przykryć, czyli według mnie nawozić, według innych ściółkować. To już jak kto woli, jaką wersję. No i cóż można zrobić? Zadbać o wodę, chociaż jest jej trochę tutaj i na wiosnę zwykle jakieś tam opady są, nawet i częste. I tyle, moi drodzy, nie ma co tu więcej myśleć, można już różne rzeczy wysiewać i zaraz będę też to robił, chociażby pietruchę jakąś czy rzodkiewkę w szklarni. Natomiast ja tutaj wszystko mam już jakby za sobą, pomimo że nigdy tak wcześnie tego nie robiłem. W szklarni jest dokładnie to samo, w szklarni miałem nawet łatwiej to przekopać, przegrabić, ale tutaj znowu zaniedbałem troszeczkę, przez to, że mi się tutaj w beczkach zaczął robić taki syf, to tak nie podlewałem tak często, nie było też śniegu, żeby tu wrzucić za bardzo ostatnimi czasy, więc troszkę mi się ta ziemia przesuszyła, ale jak widać rośnie już czy czosnek, czy cebula. Rosną szczypiory, niektóre są naprawdę bardzo duże i dlatego chciałem teraz już troszeczkę te chwasty i te nawozy zielone, roślinna zielony nawóz, że tak powiem nawet brzydko zniszczyć
i troszeczkę przegrabić, żeby one gdzieś tam się wbudowały jeszcze do wiosny w strukturę tej gleby, bo jak mi zaczną rosnąć naprawdę duże, jakieś tam 30-centymetrowe i te szczypiory też będą 30-centymetrowe, to już naprawdę będzie tak wszystko korzeniami związane też i między sobą, że będzie ciężko to wydobyć, żeby nie uszkadzać korzeni tych roślin, które już są tutaj posadzone. No moi drodzy, rozpadało się okrutnie. Chciałem wam tylko pokazać, co się dzieje u nas, żebyście później byli na bieżąco z sezonem, który może się okazać, że przyjdzie w tym roku trochę wcześniej nawet, chociaż jak ja tak powiem, to pewnie zaraz będzie atak zimy. Ale chciałem wam pokazać, że to nie jest tak, że ja zawsze muszę ze wszystkim w ogrodzie być spóźniony. Po prostu jak tutaj nie mieszkaliśmy, to tak było. Teraz mam, widzicie, posadzone czy czosnki, czy cebulę o zimą znalazłem czas posadzić, czy pobielić drzewka, czy już teraz przyjść i przygotować grządki. Może będzie trzeba ten zabieg jeszcze powtórzyć. Zrobi się, powiedzmy, cieplej, znowu jakieś chwasty tutaj ruszą i przed wysadzeniem pomidorów, czy to w tym roku trochę więcej rzeczy tu będzie, będą pomidory, ogórki, troszkę inne odmiany niż w zeszłym roku, będą różne papryki, będzie też może fasola tyczna tutaj uprawiana. Po prostu troszeczkę więcej na to wszystko jest czasu, bo nawet w wolnej chwili po prostu człowiek wyjdzie i coś porobi. I to nie znaczy, że trzeba teraz, że zachęcam was do tego, żebyście wszystko rzucili i już pędzili do ogrodu, bo spokojnie. Ale już tak sobie tam nasionka pozamawiałem, zaraz wam jeszcze bym chciał zrobić o tym filmik, bo też pytacie często. Tutaj już gleba przygotowana. Być może, że przyszły już nawet do mnie cebulki, dymki kolejne, więc jeżeli się okaże, że to one, to ja zaraz będę je sadził. Nie wiem, tam za dwa dni, czy kiedy będę miał znowu chwilę czasu, to będę sadził. Będę już prawdopodobnie w szklarni wysiewał na przykład właśnie rzodkiewki czy jakąś sałatę, bo nawet jeżeli się nie uda, to trudno. Te rzeczy, jeśli chodzi o nasiona, nie są jakoś szczególnie drogie. A może już będę w marcu coś swojego zajadał. Jak widzicie tutaj szczypior od czosnku. Za chwilkę już się tam przebijał, widać było pewnie na filmie, szczypior od cebulki, więc może to jest fajne w tej cebulce o zimej, że ona po prostu wcześniej będzie dawała szczypior. No ale też właśnie to są takie wady, że jak na jesień zeszłego roku bardzo długo trzymałem warzywa, no i jeszcze bym mógł trzymać dłużej w grządkach, ale no w końcu je wyciągnąłem po to właściwie tylko, żeby wysiać zielony nawóz, to on też taki duży nie urósł, a zaczął mi blokować miejsce pod kolejne już wysiewy i tak dalej, więc to nie wszystko się tak super udaje. Tyle. Moi drodzy, następny odcinek jakiś, któryś z kolei, no to będzie o nasionkach, bo też pytacie, skąd biorę, gdzie kupuję, jakie, co i tak dalej, a ja wam powiem, że niewiele więcej się staram niż taki człowiek, co wczoraj wpadł na pomysł, że wysieje marchewkę. I postaram się to w jakimś kolejnym odcinku wam no, pokazać i omówić. Dobra, dziękuję bardzo, bo znowu się rozgadałem. Ja cię w gacie. Na razie, pa, pa.